Łukasz Koczmarek, atakujący grupę Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To będzie, o ile się nie mylę, twój drugi finał Plus Ligi w karierze. Jakie towarzyszą ci emocje przy tym wydarzeniu? Zgadza się, będzie to drugi mój finał. Na pewno przy tym pierwszym finale były te emocje kompletnie inne, bo to był mój pierwszy finał Plus Ligi i na pewno te emocje są troszeczkę inne niż w tym sezonie, bo ten sezon, który był 2 lata temu, no był też, myślę, innym sezonem niż jest teraz. A teraz myślę, że do tego finału zdecydowanie przystępujemy w roli faworyta. Ten cały sezon pokazuje, że gramy siatkówkę na najwyższym światowym poziomie i na dobrą sprawę w tym sezonie z 4 możliwych tytułów wygraliśmy już 2. No i zostały nam 2 finały, czyli sama śmietanka. Nie możemy się tu czekać tego przede wszystkim najpierw finału ligi, więc są to fajne emocje, pozytywne emocje. Panuje u nas świetna atmosfera w drużynie, więc każdy niecierpliwie czeka na ten finał. A czy masz świadomość tego, że w historii Plus Ligi jeszcze nie było takiego finału jak Zaksa Jastrzębski? A to szczerze mówiąc nie, nawet o tym nie wiedziałem. Ale myślę, że przez pryzmat całego tego sezonu, który rozegraliśmy, bo teraz już zostało do finału i my to trzecie miejsce. Myślę, że w tym wielkim finale znalazły się 2 drużyny, które przez pryzmat całego sezonu zasłużyły na ten finał. Czego ty się spodziewasz po tym meczu? Tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, to są 2 drużyny, które po fazie zasadniczej były na 2 pierwszych miejscach, jednak to was stawia się w roli faworyta. No też wiemy, że macie swoje problemy, tak? No bo nie wiemy, czy zagra jeden z waszych filarów, czyli Paweł Zatorski. Jasne, no na pewno gdzieś tam jakieś swoje problemy mamy, ale to myślę, że każda drużyna przez ten cały sezon miała jakieś swoje większe, mniejsze problemy. Więc tutaj nasz sztab szkoleniowy, a przede wszystkim fizjoterapeuci stają na głowie, żeby zrobić wszystko, żeby Paweł był gotowy na ten finał. Miejmy nadzieję, że będzie. Jeśli nie, to mamy świetnego libero, który pokazał się wyśmienicie, jeśli chodzi o te 2 spotkania. I to drugie spotkanie, które przegraliśmy, ale myślę, że on tam był jedną z najjaśniejszych postaci, a ten mecz trzeci to absolutnie nie ujmując Benowi, który dostał tą statuetkę i świetnie prowadził grę, ale ja myślę, że w tym trzecim spotkaniu to Adiemu bym dał tą statuetkę za to, że dźwignął to spotkanie w meczu o awans do finału i to myślę, że na pewno nie było dla niego łatwe, więc nowa pozycja i naprawdę stanął na wysokości zadania i wywiązał się w 100% najlepiej, jak tylko mógł. Więc tak jak mówię, no bardzo się z tego powodu cieszymy. Dziś mówię, te problemy są, ale myślę, że o tym absolutnie nie myślimy. Jesteśmy w wielkim finale i teraz walczymy o złoto. W tym sezonie Jastrzębski Węgiel jeszcze nie znalazł na was recepty, bo bilans waszych spotkań to 3-0 dla was. 2 mecze wygrane w fazie zasadniczej i finał Pucharu Polski. Myślisz, że to może w jakikolwiek sposób zaważyć, że gdzieś ta wasza przewaga mentalna może być decydująca? Ciężko to tak rozpatrywać. Myślę, że każdy finał rządzi się własnymi prawami. A rozegraliśmy, tak jak powiedziałeś, z nimi 3 mecze. Ten drugi mecz to był takie spotkanie, gdzie oni wrócili chyba po praktycznie tam miesięcznej kwarantannie i to był pierwszy mecz z nami. Myślę, że no okej, wygraliśmy te 3 mecze, wygraliśmy finał Pucharu Polski. Ale tak jak mówię, finał jest finałem i ze Skrom w tym sezonie też wygraliśmy, nie wiem, 6 czy 7 meczów z rzędu i przegraliśmy ten drugi mecz półfinałowy, więc tutaj myślę, że żadne prawo serii ani nic takiego nie można w takim sensie upatrywać. Jesteśmy w wielkim finale, Jastrzębie jest w wielkim finale, to jest kompletnie nowy rozdział i tak jak mówię, każdy będzie chciał walczyć o ten złoty medal. Gdzieś tam doszukujemy się różnych smaczków w tej rywalizacji. Patrzymy na rywalizację choćby rozgrywających, bo wiemy też, że wasz obecny rozgrywający Benjamin Antoniutti przenosi się przecież do Jastrzębia. Lukas Kampa na pewno będzie chciał też pokazać swoim włodarzom, że może niekoniecznie dobrze zrobili, że z niego zrezygnowali. A powiedz, jak ty widzisz rywalizację na swoim poziomie, na swojej pozycji oczywiście, z Mohamedem Al-Hajdadim?
Myślę, że no wiadomo, gdzieś tam jakieś smaczki są i moja rywalizacja gdzieś tam z marokańskim atakującym, to myślę, że ja nie patrzę tak przez ten pryzmat, bo po prostu najważniejsza jest drużyna i my w tym sezonie i pokazujemy od samego początku, że nie wygrywa się indywidualnością, a wygrywa się drużyną. I ja, tak jak mówię, nie patrzę to na przez pryzmat mojej rywalizacji z marokańskim atakującym, ponieważ, no nie wiem, chociażby w drugim spotkaniu półfinałowym wszedł i skradł show Jakub Budzki i praktycznie w pojedynkę wygrał ten półfinał. Więc, tak jak mówię, na dobrą sprawę nie wiemy, może to Jakub Budzki wyjdzie w pierwszym składzie, bo dał im przepustkę do wielkiego finału. Więc tak jak mówię, ja tutaj nie patrzę na bezpośrednią rywalizację z marokańskim atakującym. Dla mnie jest najważniejsza drużyna i dla mnie jest najważniejsze zwycięstwo. Poruszyłeś temat Jakuba Budzkiego, który można powiedzieć jest takim jokerem w talii trenera Gardiniego. Jak to wygląda w drużynie przeciwnej, kiedy on pojawia się na zagrywce? To rzeczywiście jest tak, jak niektórzy mówią, że gdzieś tam ten taki dreszczyk się pojawia, że po prostu ta linia przyjęcia delikatnie, można powiedzieć, sztywnieje, kiedy on się pojawia na boisku. Na całe szczęście ja jestem atakującym, więc nie muszę przyjmować jego zagrywek. Ale wszyscy dobrze wiemy, jak ważnym zawodnikiem jest dla Jastrzębia Jakub Budzki. A przede wszystkim myślę, że to jaki wielki szacun dla tego chłopaka, to w jak ważnych momentach on dla tej drużyny wchodzi i jak w ważnych momentach robi cuda. Bo ile razy było tak, że była piłka setowa dla drużyny przeciwnej, a on wchodził na zagrywkę i serwował asy, tak? Także to pokazuje, jak on jest silnym mentalnie chłopakiem i że po prostu w tych końcówkach ręka mu nie drży, tylko robi niesamowitą robotę dla drużyny z Jastrzębskiego Węgla. Więc myślę, że taki zawodnik w każdej drużynie to jest tak jak skarb. Powiedziałeś tutaj przed chwilą, że waszą siłą jest zespołowość, a nie indywidualności. Czy trener Grbić jednak na jakieś elementy szczególnie zwracał wam uwagę, na coś szczególnie musicie się skupić, żeby z tym Jastrzębskim Węglem w środę, w pierwszym meczu finałowym wygrać? Myślę, że tutaj akurat ja Ameryki nie odkryję, jak powiem i to, co nam trener powiedział, że każda drużyna, która gra przeciwko nam, no to wiadomo, że ryzykuje, ile ma na zagrywce. No bo mamy świetnych przyjmujących, mamy jednego z najlepszych rozgrywających świata, więc wiadomo, że jak ci przyjmujący dostarczą piłkę praktycznie perfekcyjnie dograną, no to mamy takiego rozgrywającego, który na pewno no, robi cuda i bardzo ciężko się przeciwko nam gra. Więc to, co my wiemy, i tak jak mówię, Ameryki nie odkryje, wiem, że na pewno Jastrzębie będzie strasznie kopało na zagrywce, żeby po prostu odrzucić nas od siatki, no i żeby gdzieś tam grać na tej wysokiej piłce. Także my na pewno będziemy tutaj starali się, tak jak w każdym innym meczu, żeby po prostu to przyjęcie trzymać i po prostu grać naszą najlepszą siatkówkę. Każdy kolejny mecz oczywiście jest ważny. Finał Plus Ligi to jest pewnie jeden z najważniejszych meczów dla Was w tym sezonie. Natomiast chciałam zapytać, jak to wygląda, kiedy w perspektywie ma się jeszcze coś ważniejszego, można powiedzieć, bo finał Ligi Mistrzów, czy to jest łatwe, żeby skoncentrować się na tym, co jest tu i teraz, czy gdzieś tam jednak troszkę ten finał Ligi Mistrzów rozprasza? Wiadomo, tak jak powiedziałaś, finał Ligi Polskiej, no to jest finał Ligi Polskiej, to jest niesamowite wydarzenie dla nas, no bo nie ma co ukrywać, że nasza liga jest jedną z najlepszych lig na świecie. Ale finał Ligi Mistrzów, no to już jest taka śmietanka, to już jest taki no deser i to jest coś, o myślę, że każdy z nas, chłopaków, marzył, żeby w tym finale wystąpić. Ale myślę, że ja mogę osobiście powiedzieć, ale i reszta chłopaków tak samo, że gdzieś dla nas największe problemy były, gdy rozgrywaliśmy te ćwierćfinały, półfinały, było Lubę. Parę dni po meczu z Lubę już graliśmy z Suwałkami. Tutaj graliśmy w międzyczasie Kazań, później znowu Suwałki i to myślę, że było dla nas najgorsze. Myślę, że gdzieś ten generalnie ćwierćfinał z Suwałkami, bo to było tak, że wygraliśmy w Kazaniu 3-2 po bardzo emocjonującym spotkaniu i 3 dni później musisz grać ćwierćfinał Ligi Polskiej i tak jak wszyscy dobrze wiemy, Suwałki zrobiły naprawdę świetną robotę w tym sezonie, grały naprawdę super siatkówkę
i skończyły na 7. miejscu, za co ode mnie wielkie gratulacje dla nich. Ale no nie można ich porównać do Zenitu Kazań i gramy z Zenitem Kazań, pokonujemy ich 3-2, wracamy, gramy z Suwałkami. Ciężko było znaleźć tą koncentrację, gdzie myślisz, że za 3 dni grasz kolejny mecz z Kazaniem, który może ci dać awans do wielkiego finału, awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów, dla którego z nas to wiadomo, no to są marzenia. Także myślę, że ten cały ćwierćfinał z Suwałkami był dla nas pod względem koncentracji, co pokazały chociażby w obu spotkaniach 2 pierwsze sety, że nie byliśmy na 100% skoncentrowani od samego początku. I ten drugi mecz tak samo. Awansowaliśmy do wielkiego finału Ligi Mistrzów i za 2-3 dni znowu grać z Suwałkami i na pewno gdzieś tam żyliśmy tym awansem. Ale teraz już od meczów półfinałowych wiemy, że wielki finał Ligi Mistrzów to jest coś odległego, coś, co się odbędzie gdzieś tam, teraz już nie za miesiąc, ale dopiero 1 maja. Teraz jest czas na ligę, był czas na półfinał, teraz jest czas na finał, więc teraz po prostu skupiam się tylko i wyłącznie na tym finale ligi i myślę, że teraz w tym czasie jest to dużo łatwiej pogodzić i się na tym skoncentrować niż to było w ćwierćfinale. Rzeczywiście wspomniałeś tutaj o wielu spotkaniach, które miały miejsce w tym sezonie, w tej ostatniej części. Jastrzębski Węgiel w półfinale uporał się ze swoim przeciwnikiem, czyli z Werwą Warszawa, nieco szybciej, bo udało się to zrobić w 2 spotkaniach. Czy myślisz, że dla Was to jedno dodatkowe spotkanie może w jakikolwiek sposób sprawić, że będzie Wam nieco trudniej, bo jednak ten poziom zmęczenia na pewno jest troszkę większy niż u Jastrzębian? Na pewno myślę, że no, gdzieś tam Jastrzębie miało czas, żeby i troszeczkę dłużej odpocząć i troszeczkę dłużej potrenować. My skończyliśmy rywalizację w niedzielę, a już jutro gramy pierwszy mecz finałowy, ale myślę, że my jako drużyna, jako cała drużyna Zaksy Kędzierzyn-Koźle jesteśmy przyzwyczajeni do gry co 3 dni, bo praktycznie te mecze, tak jak mówię, było Lucha, był Kazań, to były przeplatane te mecze z gdzieś tam meczami ligowymi, do tego te turnieje Ligi Mistrzów, Puchar Polski i tak dalej, więc praktycznie dla nas mecz 103 dni to jest codzienność. My jak mamy tydzień wolnego, to jest dla nas coś nowego. Więc lepiej, że już zachowamy ten porządek i będziemy grać co 3 dni i myślę, że absolutnie tutaj nie można upatrywać się, jeśli chodzi o to, że dziś Jastrzębie miało troszeczkę więcej czasu, a my troszeczkę mniej. My już, tak jak mówię, w tym cyklu grania co 3 dni jesteśmy praktycznie od nowego roku, także dla nas myślę, że tutaj nie będzie absolutnie żaden to problem. Tak naprawdę jesteście jedną z niewielu drużyn, która przez większość sezonu gra jednak tą żelazną szóstką, tam właściwie 7. Niewiele zmian u Was się dokonuje, a mimo wszystko cały czas jesteście na najwyższym możliwym poziomie. Jak wy to robicie? To już trzeba wydać sztab szkoleniowy, jak oni to robią. Ale no myślę, że po prostu, no wiadomo, ciężka praca. My też często, bardzo często i myślę, że może ja nawet najczęściej gdzieś tam narzekamy, kąsamy na naszego trenera od przygotowania fizycznego, bo no bo trenujemy ciężko i akurat tutaj no nie będę ukrywał i nie będę wyjął bawełnę, że nie trenujemy łatwo, jeśli chodzi o treningi na siłowni. Ale no dzięki temu, że tak ciężko trenujemy, mamy siły na to, żeby po prostu grać cały sezon. Ja też może, dla mnie też jest troszeczkę co innego, bo ja no niestety miałem poprzedni sezon, gdzie praktycznie cały nie grałem. Więc myślę, że tą energię mam większą niż reszta chłopaków, bo oni praktycznie grali cały poprzedni sezon i cały czas większość z tych chłopaków tutaj przeplata sezony ligowe z kadrowymi i tego odpoczynku za bardzo nie mają. Ja tak jak mówię, poprzedni sezon praktycznie w ogóle nie grałem i nie mam tego odpoczynku, miałem dużo więcej, ale tak jak mówię, no to sztab szkoleniowy i tutaj myślę, że jak i pan Piotrek Pietrzak, który ciężko z nami pracuje, także i Paweł Brandt razem z naszym drugim fizjoterapeutą robią świetną robotę i jeśli gdzieś tam są jakieś mikrourazy czy coś, to praktycznie dzień, dwa i już żadnego śladu po tym nie widać. Do tego, tak jak mówię, nasz cały sztab szkoleniowy pod względem siatkówki i to wszystko się składa w całą jedną piękną, wielką całość, że po prostu jest ciężka praca, ale no też jest u nas świetna atmosfera i myślę, że to też gdzieś tam ma
jakiś tam jest to gdzieś tam jakiś sukces, że dla nas przyjście na trening to jest przyjemność. Nikt z nas nie przychodzi na trening i myśli o znowu trening, o gramy co 2-3 dni. My się świetnie czujemy w tej grupie, jako i zawodnicy, jako cały sztab szkoleniowy i tak dalej. Także myślę, że ta atmosfera i ta ciężka praca i to wszystko połączone razem daje owoce takie, jak daje. Wielu sportowców mówi często w wywiadach, że ważną rolę pełni w ich karierze wizualizacja. Więc gdybyś ty miał teraz przedstawić, jak wizualizujesz sobie ten pierwszy mecz finałowy z Jastrzębiem, jak widzisz jego przebieg? Ciężko powiedzieć. Myślę, że ja chyba nigdy w życiu nie wizualizowałem. Skoro, tak jak mówisz, że to jest gdzieś jakieś tam ważne, czy ktoś tam po prostu to robi. No ja, tak jak mówię, ja wiem, czego mogę się spodziewać i wiem, że na pewno drużyna z Jastrzębia absolutnie ich nie zadowala awans do finału, tylko oni walczą o złoto. Tak gdzieś czytałem też wywiad Jurka Gladyra, że gdzieś tego złota chyba w Jastrzębiu nie było od tam 16 czy 17. 17 także. Także na pewno, tak jak mówię, oni wyjdą z wielką determinacją i wyjdą z wolą zwycięstwa i z wolą sprawienia w jakiś tam sposób niespodzianki, bo wiadomo, że my jesteśmy stawiani w tej roli faworyta, więc to, co ja mogę po prostu myśleć o tym pierwszym meczu, że wyjdą i będą grali swoją najlepszą siatkówkę. Przede wszystkim będą mocno, mocno zagrywali, więc tak jak mówię, my musimy zagrać tak, jak gramy cały sezon, mądrze, po prostu cierpliwie, a mamy jakość jako drużyna i mam nadzieję, że po prostu jestem przekonany, że to wystarczy. Na pewno na odprawach wideo oglądaliście bardzo wiele fragmentów, czy nawet całych meczów Jastrzębskiego Węgla. Gdybym teraz zapytała ciebie, co rzuca ci się w oczy najmocniej, jeśli chodzi o Jastrzębski Węgiel, jako ich najmocniejszy element, czego ty osobiście obawiasz się najbardziej? Ciężko powiedzieć, gdzieś tam, no wiadomo, wiele meczów Jastrzębia obejrzałem w tym sezonie i wiemy my jako drużyna, że na pewno dysponują świetną zagrywką, bo mają praktycznie zawodników na każdej pozycji, który idzie i serwuje mocno. Tam nie ma praktycznie żadnego zawodnika, który wprowadza. Każdy zagrywa, ale myślę, że no. To, że awansowali do finału Ligi Mistrzów, to, że awansowali do finału Pucharu Polski, to, że zajęli drugie miejsce i grali świetną siatkówkę, gdzieś tam przez te problemy covidowe nie mogli zabłysnąć w Europie, a myślę, że tą drużynę, którą mają, spokojnie mogliby się pokusić o dobry wynik w Europie. Więc myślę, że tak jak mówię, zagrywka jest swoją drogą, bo na ten temat my rozmawialiśmy i wiemy, że oni będą z tej zagrywki mocno kować, ale jako drużyna oni myślę, że nie mają jakichś słabych punktów. Po prostu mają świetnych przyjmujących, mają świetnego libero, mają super, mega doświadczonych środkowych, jakim jest Wiśnia i Jurek Glader. Mają rozgrywającego, który też jest bardzo doświadczony. Także myślę, że nie można absolutnie znaleźć tam jakiegoś słabego punktu. Wiadomo, od tego jest nasz sztab szkoleniowy, statystycy i tak dalej, żeby tych słabych punktów gdzieś tam szukali, jakąś taktykę i zarys na tą grę nam pokazali. Ale to dzisiaj dopiero mamy pierwsze wideo, także póki co jedyne to, co ja mogłem zauważyć, tak jak mówię, na pewno mocna zagrywka i na pewno po prostu zespół, który no, nie ma słabego ogniwa. My, jako kibice, dziennikarze, na pewno życzylibyśmy sobie wielu emocji w tej waszej rywalizacji do dwóch zwycięstw. A czego mogę życzyć tobie i twojej drużynie przed meczem z Jastrzębskim Węglem? Oprócz zdrowia, oczywiście. No zdrowie, tak. Myślę, że zdrowie przede wszystkim. Zdrowie jest najważniejsze. Myślę, że to, co możesz życzyć, żeby było to świetne widowisko, ale żeby Zaksa zdobyła złota.